Dzisiaj omówimy sobie, czym jest backdoor. W skrócie możemy powiedzieć, że jest to zagranie, dzięki któremu dostaniemy łatwe podanie pod kosz. Ale jak to zrobić? Jak skutecznie dostać to podanie? Przede wszystkim najważniejsze jest, żeby stworzyć wrażenie na obrońcy, że chcemy wyjść po piłkę wysoko. Wtedy obrońca będzie blisko. Drugą bardzo ważną rzeczą jest zmiana kierunku poruszania się i tempa biegu. Bardzo ważne, żeby przy tym zagraniu przyspieszyć znacznie, wtedy kiedy obrońca już myśli, że udało mu się obronić tą sytuację. Kolejną bardzo ważną rzeczą, jak nie najważniejszą, w zagraniu typu backdoor jest dobry podający. Bez, bez tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zdobyć punktów, pomimo że będziemy otwarci. To wydaje się mega proste, natomiast zobaczmy, jak w praktyce można użyć takiego zagrania. Nasza kadra w meczu z Niemcami na samym początku użyła właśnie takiego ścięcia za plecy. Michał razem z JJ-em najpierw odprowadzili swoich obrońców, stwarzając wrażenie, że to oni dostaną piłkę pod kosz. W momencie, kiedy już całe pole trzech sekund było wolne, Mateusz świetnie skorzystał z tego miejsca i ściął właśnie pod kosz. Jego gracz myślał, że będzie wychodził po piłkę wysoko, próbował go odciąć, natomiast on świetnie to przeczytał i znalazł otwartą drogę pod sam kosz. Kluczem ponownie, tak jak wcześniej wspomniałem, jest tutaj świetne podanie w tempo. Na szczęście Oleg Balcerowski. Doskonale dograł do Mateusza i się łatwe punkty. Zobaczmy, jak ważne jest to, żeby stworzyć wrażenie, że chcemy wyjść po piłkę, chcemy wyjść wysoko, a tak, by obrońca był blisko, i potem zmiana kierunku, poruszania się i przede wszystkim. Sprint pod kosz. Bez tego tak naprawdę nie możemy liczyć na, na to, że wyprzedzimy swojego rywala. Zobaczcie, jak często Polacy w meczach na Eurobaskecie korzystali z takiego zagrania.